Hej, cześć, jak się macie tutaj? Kamuna była, to jest kolejny odcinek, już ósmy, o ile się nie mylę, z serii Let's Play Metin 2, w którym to gram na serwerze pierwszym serwera globalnego, tak, pierwszy serwera globalnego. W tym momencie widzieliście, jak ulepszam w DT. Miałem nadzieję na jakiegoś zbrojarza albo jubilera, bo miałem pełno takich właśnie rzeczy, które mogliście przez chwilę zaobserwować w moim ekwipunku. Jednak mi się nie udało. Próbowałem iść dużo razy, tylko raz mi się udało wszystkimi trzema kontami wejść. Postanowiłem to nagrać, a tak to omijałem to. W tym momencie widzicie, no chyba nie muszę mówić, co widzicie. Wziąłem w końcu ślub z moim buffem. To się pewnie strasznie przyda w przyszłości. Chodzi o to tylko, że załóżmy eventy albo coś w tym rodzaju, to buffkiem można się depnąć pod metka albo cokolwiek. Jest trochę mała zmiana w moim głosie, bo po prostu strasznie mnie gardło boli, ale wszyscy chcieli, żebym coś nagrał, no to nagrywam, mnie. Ach, jak ja się dla was poświęcam strasznie. Impreza była wielka, nikt nie przyszedł, chwilę potańczyłem Gangnam Style i skończyłem. I za chwilę, co będziecie mogli zobaczyć, założyłem w końcu własną gildię, do której mogą dołączać moi widzowie, których pewnie nie ma na tym serwerze. Kamu na busie, o ile się nie mylę, teraz możecie zatrzymać i zobaczyć. No, tutaj dobijam level 41, tak? 41 chyba. Tak, tak, 41 to jest. Nie widzę na tej miniaturce po prostu, ciężko mi powiedzieć. Później troszkę fail zaliczyłem, dlatego że ponieważ jest skrzynia ucznia. Otworzyłem skrzynię ucznia i ze skrzyni ucznia wyszedł mi ten olejek, który daje 100% doświadczenia na godzinę. Chciałem go przełożyć, ale myszka mi się wylagowała i odpaliłem, co oznacza, że musiałem iść expić. No niestety. W godzinę wbiłem 3 levele, 3,5 levela właściwie. Myślę, że to nie jest aż tak źle. Chciałem to zostawić jednak na trochę trudniejszy exp, czyli na 61 level. No ale nic, oddałem też ząbek, ząbek przyjął. Byłem zaskoczony, że wszystko mi ten przyjmuje. Och, później musiałem lecieć expić. No, zaraz możecie zaobserwować, właśnie w tym momencie chciałem przyłożyć. No. Nie miałem czasu, po prostu nie miałem głowy, żeby zacząć nagrywać tamte levele. Chciałem zaoszczędzić jak najwięcej na czasie. Czyli nie robić cięć, nie zatrzymywać, nie sprawdzać jak wyszło i cisnąć do przodu. Postanowiłem też, że pokażę wam misję z pamiętnikiem. W tym odcinku robimy 3 misje. Misje 3 na 40 level. Co prawda ostatnią można oddać dopiero na 47 levelu, co mnie troszkę zasmuciło i nie wyszło do końca po mojej myśli. Strony leciały strasznie szybko, później będziecie mogli zobaczyć jak to właśnie dojść do tych pomników w średnim lochu małp. Nie jest to jakieś za bardzo skomplikowane. Raz się tylko pomyliłem, ale za bardzo was to chyba nie zmyli. Wow, sorry. Przez przypadek. Jest też spory z tych właśnie, z tych misji. Są to główne misje, które trzeba wykonać. I naprawdę opłaca się je wykonywać. Staje się może nie fajne nagrody, ale za każdym razem strasznie sporo expa. Później na 60 level, o ile się nie mylę, dostaje się 3 zwoje egzorcyzmu, czyli możemy przeczytać 3 księgi umiejętności na raz. Mi się to strasznie przyda. Kupię czarowane ostrza i jakoś to wykorzystam. Tutaj możecie też zaobserwować coś, czego ja wcześniej nie wiedziałem. Nie miałem pojęcia, że to tak działa. Jeżeli mam poziom wyższy niż dany mob, który jest agresywny i mam włączony strach, może być nawet na jednym punkcie, to agresywne moby do mnie nie podchodzą nawet, widzicie to. Za chwilę mi strach zgaśnie i zaczną do mnie biec. O, właśnie teraz. Jeżeli drugi raz włączycie strach, to te moby, które zaczęły za wami biec, dalej za wami biegną niestety. No ale i tak jest to strasznie pomocne. Wybaczcie. O. Co by tu jeszcze powiedzieć? No, ja jestem chory, ciężko mi się nagrywa. Strasznie. 8 minut będę musiał gadać. O. Coś jest nie tak. Czemu pokazuje mi, że 10 minut nagrywania już? Nie wiem, nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że
Nic złego nie wychodzi. Czekajcie, zrobię krótkie cięcie w moim głosie i zobaczę, czy wszystko nagrywa się w porządku. Dobra, już jestem z powrotem. Po prostu wcześniej próbowałem 2 razy nagrać, tylko mama zaczęła walić w drzwi, że chce wejść, no to musiałem wstać i pójść i otworzyć. Myślałem, że wyłączyłem wtedy nagrywanie, ale nie, nagrywało się cały czas, tak więc miałem trochę więcej czasu, już to poprawiłem, czyli będzie wszystko ładnie pasować. W tym momencie wracamy do Uriela, żeby odebrać nagrodę. Nagroda jest w miarę przyzwoita. 2 miliony doświadczenia i, o ile się nie mylę, błogosławieństwo życia, coś w tym rodzaju. Nic takiego szczególnego, jednak wystarczające na ten level. Teraz to będzie. Aha, lecimy do kapitana. Później musimy polecieć do Nakijamy, żeby z nim porozmawiać. I ja zrobię znowu krótkie cięcie, bo coś pomieszałem. Dobra, teraz lecimy do Nakijamy, tylko po to, żeby dowiedzieć się, że musimy zabić bestialskich łuczników. Musiałem pokonać ich aż 17, zanim wydropiła mi strona. Nie poleciał mi żaden kamyk. No, niestety zdarza się. Wiecie, wybaczcie mi, ale po prostu strasznie mnie gardło boli, ciężko mi się mówi i zostawię was do końca tego filmu z muzyką. Tak więc, cześć, trzymajcie się, na razie, komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie, nie hejtujcie. I zapomniałem wam powiedzieć jedną rzecz na samym początku. Włączyłem reklamy, ale nie mogę wam mówić, żebyście klikali w reklamy i nie mogę wam kazać, żebyście klikali w reklamy. Dlatego nie mówię wam, żebyście klikali w reklamy. I pamiętajcie, ja wam nigdy nic nie mówiłem, żebyście klikali w reklamy, tak więc jeżeli macie trochę oleju w głowie, to pewnie nie zrozumieliście. Hehehe. Papa. To lie, you are getting better all time. I'm touring all the time to kindness and the child heart and the clever words that on the hair and as soon as people going to all the movie you must to hear that. Not this fucker this man that never hang on no never in the was real in love and close.